Israelesa. Niższego rzędu wskazówkami są responsy cieszących się autorytetem rabinów, którzy jednak często, wydając odmienne orzeczenia, powodowali zajadłe spory. Jeśli chodzi o elementy tego prawa religijnego, to jednym z nich jest Brit Mila. W 8 dniu po narodzinach chłopiec powinien być obrzezany. W ceremonii uczestniczy moher, który dokonuje operacji, sandak, osoba trzymająca dziecko, rodzice, zaproszeni goście oraz prorok Eliasz, dla którego stoi specjalny fotel. Mam tutaj w tym materiale, proszę Państwa, taką ceremonię obrzezania. Właśnie, tutaj ta fotografia, tę ceremonię obrzezania pokazuje. Po operacji Mohel oznajmia, imię jego w Izraelu będzie, no i tutaj pojawia się imię, no, Isaac na przykład. W pierwszy piątek po narodzeniu rodzice winni wydawać uroczysty posiłek, czyli Shalom Zahar. Za synów pierworodnych powinien być złożony okup. Matka dziecka jest nieczysta rytualnie przez 7 dni po urodzeniu chłopca, a przez 14 dni po urodzeniu dziewczyny. Innym obyczajem jest bar i bat mitzwa. Dziewczynkę od 12 roku życia, a chłopca od 13 roku życia uważa się za dorosłych. To znaczy nałożony jest na nich obowiązek przestrzegania halachy. W odniesieniu do chłopców zewnętrznym wyrazem tego faktu jest uroczystość zwana bar mitzwą, w czasie której młody Żyd ma obowiązek wyrecytować w synagodze przypadający na dany tydzień fragment Tory, a często też wygłasza przygotowany uprzednio drasz, czyli komentarz. Środowiska związane z postępowymi nurtami judaizmu obchodzą także żeński odpowiednik bar mitzwy, czyli bat mitzwę, analogiczny obrzęd związany z wejściem dziewczynki w okres dorosłości. Jeśli chodzi o modlitwy żydowskie, to w ciągu dnia Żyd powinien odmówić trzy razy, odmówić trzy modlitwy. Tu jest przedstawiony obraz modlącego się Żyda, ubranego w rytualny tales. A zatem powinien w ciągu dnia odmówić trzy modlitwy. Szachrit rano, michnę po południu, arif wieczorem. Głównym składnikiem modłów są błogosławieństwa. Szemone Esre, które należy odmawiać stojąc twarzą do Jerozolimy, oraz Szema Izrael. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. W skład modłów wchodzą także fragmenty biblijne. Pole odmawiania modlitw, choć ściśle określone halachicznie, nie zawsze są przestrzegane przez hasydów, którzy uważają, że modlitwa powinna wynikać z przeżyć duchowych. Jeśli chodzi o kontakty międzypłciowe, że się tak wyrażę, między Żydami, to halacha ogranicza kontakty między osobami różnej płci. Zakazuje mężczyznom zwracać uwagę na urodę kobiet, wąchać ich perfum, słuchać ich śpiewu. Zakazane jest przebywanie dwóch osób różnej płci w zamkniętym pokoju, z wyjątkiem męża z żoną, rodzica z własnym dzieckiem, osoby dorosłej z dziewczynką do 3 roku życia lub chłopcem do 9 roku życia. Zakazana jest także masturbacja i stosunki homoseksualne. Obowiązkiem każdego Żyda jest ożenić się i mieć dzieci, możliwie większą ich liczbę. Z powodu segregacji płci kojarzeniem małżeństw powinien zajmować się zawodowy spad, który nazywany jest szatchan. Jeżeli młodzi godzą się na związek, dochodzi do zaręczyn, tenaim, podczas których ich rodziny ustalają wysokość posady. Przed dniem ślubu pan młody odczytuje w synagodze haftarę, czyli czytanie uzupełniające fragment pism prorockich. Przed ślubem sporządzana jest także ketuba, czyli dowód zawarcia małżeństwa w języku aramejskim. Elementami uroczystości jest wejście młodych pod baldachim,
wymiana obrączek symbolizująca zawarcie małżeństwa, stłuczenie szklanki wskazujące na konieczność opłakiwania zburzenia świątyni jerozolimskiej nawet w czasie wielkiej radości. 7 błogosławieństw małżeńskich odmawianych przez rabina. Po ceremonii państwo młodzi są odprowadzani do pokoju, aby dopełnić jichud, po czym następuje uczta weselna. Halacha reguluje sposób odbywania stosunku. Zaleca zapewnić przyjemność żonie. Zakazuje zmuszania do współżycia. Rozwód jest przywilejem męża i polega na wręczeniu listu rozwodowego napisanego w języku arameńskim. Jeżeli mąż żąda rozwodu, a żona nie wyraża zgody, decyduje sąd żydowski. Jeśli zaś żona żąda rozwodu, a mąż nie wyraża zgody, członkowie Beit Dinu mogą tylko wpływać na męża. Dawniej w takich przypadkach bito go, aż wyraził zgodę. Niewątpliwie w sposób skuteczny. Po głowie bito, po głowie czy... Po prostu bito. Dzisiaj w Izraelu może zostać uwięziony, ale poza diasporą Żydówka, której mąż odmawia zgody na rozwód albo zaginął, nie może wyjść ponownie za mąż. Halacha nakazuje oddawanie czci osobom, które ukończyły 70. rok życia, a także swoim rodzicom. Nie wolno sprzeciwiać się im, zwracać po imię, zawstydzać ich i tracić panowania nad sobą w ich obecności. Dzieci mają obowiązek karmić i ubierać swoich rodziców, wstawać z miejsca, gdy wchodzą i wyrażać się o nich z szacunkiem. Charakterystycznych i ciekawych zwyczajów społeczności żydowskiej, zwyczajów wiodących się z judaizmu jest koszerność. Ogromna ilość przepisów prawa żydowskiego dotyczy spożywania pokarmów. Ponieważ jest to czynność religijna, posilanie się powinno zacząć i zakończyć stosowną modlitwą. Żywność dozwolona do spożycia jest określana właśnie jako koszerna. Natomiast nieczyste, trefne pożywienie obejmuje mięso zwierząt nieparzystokopytnych, jak na przykład wielbłądy lub nieprzeżuwających, jak świnie. Stworzeń wodnych, nieposiadających płetw i łusek, jak kraby, raki, węgorze. Owadów, z wyjątkiem niektórych latających, na przykład szarańczy i robaków. Większości ptaków, a także mleka i jaj pochodzących od takich zwierząt. Owoców z drzew mających nie więcej niż 3 lata. Nie wolno jeść mięsa zwierząt, które nie zostały zabite w sposób rytualny przez wykwalifikowanego rzezaka, albo której padły i których wnętrzności nie zostały skrupulatnie sprawdzone. Także warzywa i owoce powinny być sprawdzone. Przepisy te mogą być w pełni stosowane tylko w bardzo zamkniętych społecznościach. Na przykład teoretycznie Żyd powinien być obecny przy dojeniu, aby wykluczyć dolewanie mleka od niekoszernych zwierząt. Z innych przepisów nie wolno spożywać mięsa razem z mlekiem. Ortodoksyjni Żydzi mają zatem 2 komplety garnków, naczyń stołowych, sztućców i zmywarek. A między spożyciem potrawy mięsnej i mlecznej winien minąć stosowny czas. Zabrania się wysiewania na jednym polu 2 rodzajów ziarna i używania 2 rodzajów włókna. Czymś oczywiście takim odpowiednikiem naszej niedzieli u Żydów jest szabat. Obowiązek święcenia soboty wynika z 10 przykazań. Judaizm uważa go za specjalny dar Boga dla narodu żydowskiego. W tym dniu każdy Żyd dostaje od Boga drugą duszę. Szabat zaczyna się w piątek wieczorem, gdyż religijna sobota rozpoczyna się wraz ze zmierzchem. Szabat zaczyna się w piątek wieczorem zapaleniem 2 świec przez panią domu i odmówieniem przez pana domu błogosławieństwa kidusz nad czarą wina. W trakcie szabatu żydowska rodzina spożywa 2 posiłki świąteczne w wieczór piątkowy oraz w sobotnie południe, w trakcie których śpiewa się hymny szabatowe. Kiedy szabat mija, po nabożeństwie wieczornym obchodzi się ceremonię hawdali, czyli rozdzielenia.
trakcie szabatu nie wolno wykonywać codziennych prac, a spis zajęć zabronionych jest bardzo obszerny. Obejmuje zakaz podróżowania oraz zakaz zapalania ognia, na przykład papierosów, świec, kominka, kuchenki gazowej, a także używania urządzeń elektrycznych, na przykład telefonów, żarówek, komputerów, wind, dzwonków elektrycznych. Zakaz zapalania ognia spowodował powstanie specjalnych przepisów kulinarnych, w których dania, na przykład czulęd, dogotowują się przez całą noc i podawane są w sobotę na obiad. Obecnie w Izraelu w budynkach użyteczności publicznej znajdują się windy, które w okresie szabatu automatycznie zatrzymują się na każdym piętrze. Dzięki temu nie trzeba naciskać przycisków, czyli powodować swoim działaniem zamknięcia obwodu elektrycznego. Najważniejszymi świętami żydowskimi są Nowy Rok, czyli Rosh Hashanah, Dzień Pojednania, czyli Yom Kippur, Święto Namiotów, Sukot oraz Chanukka, Purim, Pascha czy Szabat. Centrum życia wspólnoty, żydowskiej wspólnoty religijnej na dzień dzisiejszy jest synagoga. Synagogi ortodoksyjne mają bardzo różnorodny wygląd, ale pewne cechy wspólne. Panuje zasada segregacji płci, co w praktyce oznacza, że parter jest zarezerwowany dla mężczyzn, a galeria na piętrze, zwane jest babińcem, zarezerwowany jest dla kobiet. W centrum znajduje się podium, czyli bima, a na ścianie zorientowanej w kierunku Jerozolimy arka ze zwojami Tory. No i tutaj mamy synagogę w Ostrowie i jej wnętrze. Oj, może inaczej to zrobić.